Dzień dobry, mam na imię Ewa, ze swoim dorosłym synem Marcinem biorę udział w różnych zajęciach w Domu Kultury. Lubimy chodzić do opery, bardzo nas cieszy, kiedy... Nie rozumiemy, o czym oni śpiewają. Jak damy radę, to przeczytamy na dialogach, ale te dźwięki, które te panie, panowie wydają z siebie, to po prostu jest mistrzostwo świata. I najbardziej lubię koncerty organowe. Dlatego, że organy i gongi porządkują człowiekowi wnętrze. To znaczy, mało że ciało, to jeszcze porządkują mu mózg. Wszystko, wszystko porządkują, wszystko ucieka, i wtedy człowiek czuje się szczęśliwy, kiedy wchodzi z takiego koncertu. Ja śpiewam w chórze Gospel. I ten chór Gospel to jest twór, który liczy w tym momencie 40 członków. Ci członkowie bardzo chętnie biorą udział w występach, kiedy jesteśmy zapraszani do Domów Pomocy Społecznej. Ostatnio niedługo będziemy śpiewać nad zalewem na świeżym powietrzu. Niedawno w niedzielę śpiewaliśmy w kościele Arkapana. Mam dwóch ulubionych pisarzy, z których jeszcze jeden żyje mianowicie Jonych Mielewską przy której potrafię się śmiać do rozpuku i kiedy już naprawdę taki moment nadchodzi, no, taki dołek życiowy, że człowiekowi już nic się nie chce, to ja wtedy czytam Jannę Chmielewską. I mam z takiego, nie wiem, to się mówi Stevena Kinga, Stepena Kinga, no to King jest z kolei, yy, on powoduje, że z mózgu wszystko wylatuje. Człowiek znajduje się w jakiejś krainie horroru i z każdą kartką się przemieszcza po jakimś yy, świecie, no i musi ujść z życia, jeszcze spotyka różnych ludzi. No to słuchajcie, to jest odlot. To jest po prostu jak człowiek bierze taką książkę, to wiadomo, że jej nie, nie, nie zostawi, nie odejdzie od niej, tylko musi ją zacząć, zacząć i musi ją przeczytać. No ale to jest niedoło niebezpieczne, bo to ani z obiadu wtedy nie ma, ani z porządku nie ma, ani niczego nie ma. Ja korzystam z biblioteki na a od wielu, wielu już lat i po pewnym czasie tam mi zaproponowano y, kod do legnimi. Nie wiem, czy wiecie, że istnieje taki kod który jak się wczyta sobie do telefonu czy do czytnika, to można czytać książki z sieci. Za darmo, nie trzeba za to płacić, tylko trzeba raz w miesiącu o ustalonej porze potem kod sobie pójść. Osobiście nie może być, ktoś nie może nikt nie zastąpić, muszę iść sama. No i w ten sposób jadąc w tramwaju, w autobusie mogę czytać książkę. Kiedy mam czas w domu, to wtedy czytam te książki papierowe. Kiedy przyszłam na emeryturę, Weszłam na pięć kursów komputerowych, niewiele się nauczyłam, uczyłam się sama. Ale dlaczego? Okazało się, że to jest właśnie to okno na świat, którego potrzebuje starszy człowiek. Założyłam sobie profil na Facebooku, i potem weszły w życie te ciasteczka, które jak człowiek wykaże jakieś zainteresowanie czymś, to samo mu przysyłają to coś, co, czym wyraził zainteresowanie. I w ten sposób są programy kinowe, teatralne, koncerty, filharmonia, opera. Najważniejszy dom kultury i inne domy kultury i można sobie wybierać co się chce. Część takich młodszych seniorów jak ja, ja przepraszam, że ja się zalitam do młodszych, umie obsługiwać komputer i umie sobie w tym komputerze wszystko zorganizować. A większość seniorów, niestety, nie ma smartfonu, nie ma laptopa w domu, nie ma żadnego komputera. I koniec wtedy są odcięci od informacji. Oni nie są w stanie sprawdzić informacji. Nie są w stanie kupić sobie biletu, nie są w stanie wydrukować sobie wejściówki. Już nie mówię do tego, że, żeby wydrukować wejściówkę, trzeba mieć własną drukarkę. Widzicie, ja, to co ja uprzedzam dzisiaj, to są być może moje ostatnie podrygi, prawda? Bo przyjdzie taki moment, kiedy się okaże, że ja ma... najpierw nie mogę wyjść daleko, a potem przyjdzie taki moment, kiedy nie mogę wyjść wcale. I wtedy zostanie mi ten komputer, w którym ja będę miała wszystko. Będę miała zdjęcia, które robiłam do czasu tych moich ostatnich podrygów. Będę miała przewodniki, które sobie kupiłam w tym czasie. Będę już wiedziała, że aha, jak jest festiwal Navigator, to ja też przy okazji przez internet mogę obejrzeć, jak wyglądają inne kraje. I dlatego ważne jest, żeby każdy z seniorów nauczył się obsługiwać właśnie tego laptopa. Może warto kupić, poobdarować swoją mamę, się poświęcić trochę czasu, spróbować wam nauczyć czegokolwiek. Najpierw podstawowe rzeczy, że mamo tu się tak włącza, a jak włączysz, to ci się pokaże to czy tamto i na przykład pokazać i zrobić jej taką jedną ulubioną stronę, powiedzmy, moje miasto. I wtedy pani mama już ma dostęp do wszystkiego, bo w tym moim mieście jest wszystko. Bariery zaczynają się już przy wejściu, bo nagle okazuje się, że, powiedzmy, furgospery senior w jeden tydzień ma zajęcia na parterze, ale przychodzi taki tydzień, kiedy parter jest zajęty, bo są dzieci i wtedy trzeba się wyspindać na piętro. I tu zaczynają się schody, bo część seniorów, niestety, nasze, naszych yy, gospodowiczów, ma laski i nie jest w stanie często, gęsto to wyjście na pierwsze piętro, to jest tak ogromny wysiłek, a zejście z tego piętra to już jest makabra, bo nie, no, 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 nawet jeżeli się złapiesz tego uchwytu, to jednak ciężko jest utrzymać tą równowagę. Słuchajcie, idziemy do kina na film e, i film jest wyświetlany, e, to na białym tle nie widać liter. I człowiek wtedy nie może przeczytać dialogów. Te literki są malutkie. I teraz ktoś tak jak ja już byłam do razy operowana, to on czyta piąte przez dziesiątej albo się domyśli o czym jest akcja, albo się nie domyśli. Więc większość zrobi tak, jak ja, będzie chodziło tylko na polskie filmy. Jeżeli macie gablotkę przed wejściem, to musicie ją tak przewiesić, żeby ona była tam, gdzie idą seniorzy i niepełnosprawni. Ta gablotka musi być widoczna. Program musi być wypisany na cały miesiąc takimi lekko większymi literami tytuły zajęć, chociaż żeby ktoś mógł przeczytać, aha, takie fajne zajęcia, będą, będę, zbuduję sobie podłaźniczkę. Oczywiście, znaczy, kultura dostępna polega też na tym, że mniej musi na tą kulturę być stać. I jeżeli tu dochodzimy, właśnie doszliśmy już do tej ściany tego, co jest dostępne, a co nie. Kiedy bilet do teatru kosztuje no niech kosztuje 50 zł, to te 50 zł to już jest naprawdę przegórna granica. Ja wiem, że są seniorzy, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, ale większość seniorów, niestety, jeżeli jeszcze chce pójść więcej członków rodziny, czyli jest pani seniorka, pan senior, i jeszcze mają jakąś latorość, tak jak my Marcina, no to weźcie 150 zł za bilety na jednofiście. To jest stanowczo za dużo. Kultura dostępna to jest... Takie miejsce, do którego przychodzimy, nie, to jest takie miejsce, w którym coś się dzieje, gdzie może być wystawa, może być przedstawienie, może być koncert, nie wiem, mogą być zdjęcia, mogą być obrazy, ale to jest takie miejsce, gdzie po prostu idziemy i wszędzie pasujemy, nikomu nie przeszkadzamy, nie przeszkadza mu nasz wiek, nie przeszkadza mu na przykład to, że jesteśmy kulawi, że na przykład zajmiemy jedyne wolne krzesło, bo jesteśmy starsi, gdzie nikt na nikogo nie patrzy i nie zwraca uwagi, nie dziwi się, że ten drugi jest taki, jaki jest.